Marcin Sasin, witam widzów TVP Trzy Gorzów i słuchaczy Radia Zachód. Zapraszam na rozmowę z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie premierze, za kilka godzin dosłownie polscy piłkarze zmierzą się w 1/8 mundialu z mistrzami świata, Francuzami. No, mecz nie zapowiada się jako łatwy mecz. Czy potrzeba nam będzie cudu, jak pan myśli? No, cuda się czasem zdarzają i się przydają. Ale tutaj no, trzeba po prostu trochę szczęścia i takiego dobrego dnia, bo drużyny, tak są jak i ludzie, czasem mają lepszy dzień, czasem gorszy. Jakby będzie dobry dzień, no i troszkę szczęścia zawsze się przydaje. Możemy być w kolejnej fazie. Może remis do 90. dogrywka i karne, a wtedy Wojciech Szczęsny pokaże, co potrafi. No to jest zawsze ryzykowne, ale wolałbym, żeby był ten jeden gol przewagi. Wczoraj Legnica i Zielona Góra, dzisiaj Nowa Sól w województwie lubuskim. W trakcie wypowiedzi wczoraj mówił pan między innymi, tu zacytuję, że stawka przyszłorocznych wyborów jest bardzo wysoka, a Polska stoi dzisiaj przed wyborem i każdy wyborca musi zdać sobie z tego sprawę. Przed jakim wyborem stoi Polska? No, przed wyborem, który dotyczy spraw tak zasadniczych jak polska suwerenność, polska niepodległość, jak polski rozwój, jak polska demokracja, polska wolność. No, wszystkie te sprawy, które są najważniejsze w życiu społecznym, w życiu narodowym, są w tej chwili stawką tych wyborów. Także polskie bezpieczeństwo. No właśnie, polskie bezpieczeństwo, o tym też jest mowa. Czy to, co do tej pory się udało, mówię o inwestowanie w armię i to, co dzieje się na wschodzie, czyli w Ukrainie. Jakie to będzie miało przełożenie na najbliższe lata, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski? No, jeśli Ukraińcy odniosą sukces, to znaczy będą w stanie wyzwolić swoje terytorium, nawet tylko te, które kontrolowali przed 24 lutym tego roku, to wtedy będzie można powiedzieć, że Rosjanie dotkliwie przegrali i to zwykle powoduje różnego rodzaju skutki, także wewnętrzne. Możemy liczyć na kolejny okres przerwy w ekspansji rosyjskiego imperializmu. Natomiast jeżeli będzie inaczej, no to trzeba być gotowy na to, co zostało kiedyś przez mojego brata świętej pamięci zapowiedziane, że będą kolejne ataki. Ma Polska na pewno w tym planie się znajduje, w tym rosyjskim planie. No, Polska to rozumie, kraje nadbałtyckie to rozumieją. Właściwie od początku agresji rosyjskiej na Ukrainę ta pomoc wojskowa płynie państw NATO, nie tylko państw NATO, ale zima będzie istotna, nie tylko z punktu widzenia też wojskowego, ale humanitarnego, społecznego. Być może będzie kolejna fala uchodźców z Ukrainy. Jak jesteśmy do tego gotowi? Polskie państwo i polskie społeczeństwo, może nawet odwrotnie trzeba to określić, polskie społeczeństwo wspierane przez polskie państwo, przez polski rząd, przez polskie samorządy. Ja przypominam, że samorządy są też częścią aparatu państwowego, bo niektórzy o tym zapominają. Tutaj wykonały ogromną pracę, no i doszło do czegoś, co się nie zdarza w świecie. Znaczy przyjęliśmy bardzo wielu uchodźców i nie było obozów dla uchodźców. Zostali przyjęci po prostu w prywatnych domach, albo rodziny po prostu zaprosiły do siebie, ludzie zamożniejsi wynajęli mieszkania dla nich. No i do tego doszły różnego rodzaju instytucje czy gmachy publiczne, w których zostali umieszczeni, bardzo często po prostu hotele, pensjonaty. I to wszystko w dalszym ciągu trwa. Część spośród tych Ukraińców, no to jest 400 tysięcy, podjęło pracę i wyraźnie przygotowuje się tutaj do zostania na dłużej. Daliśmy sobie z tym radę i to w sposób naprawdę niespotykany w skali świata. Natomiast jak to będzie, jeżeli by się coś takiego powtórzyło, tego rozmiaru, nowa fala uchodźców, no będzie na pewno trudniej, ale tutaj trzeba liczyć i na polskie społeczeństwo i na polskie państwo, ale na pewno to będą już sprawy znacznie
poważniejsze, znacznie trudniejsze, mimo że jesteśmy do tego przygotowani. Czy Europa dalej na zachód od linii granicy z Ukrainą rozumie to, co może nadejść i to, co się może stać? No cóż, tutaj muszę westchnąć, bo może rozumie, ale nie do końca reaguje na to, no choćby to, co słyszymy często w Parlamencie Europejskim. No daliście sobie radę, to właściwie po co wam jakaś pomoc? Mówię tutaj o jakiejś rekompensacie finansowej ze względu na nasze zaangażowanie finansowe. Nie mówię tutaj o pomocy humanitarnej wysyłanej na Ukrainę, czy o pomocy wojskowej, bo to już bierzemy na siebie. Natomiast chodzi o uchodźców, to przecież też kosztuje. No, Europa dzisiaj reaguje w sposób, powiedzmy sobie, dalece odstający od tego, co powinno wynikać z zasad solidarności europejskiej. No, ta solidarność jest bardzo często na ustach różnych polityków, szczególnie niemieckich, ale okazuje się niestety często fikcją. A propos pomocy Unii Europejskiej, ostatni wywiad Włodzimierza Czarzastego z Lewicy, który mówił, że nawet Lewica w ramach swojej grupy politycznej próbowała namówić Europę do wsparcia Polski. Tam chodziło chyba o 500 euro na uchodźcę z Ukrainy. I Włodzimierz Czarzasty w tymże wywiadzie mówi, że nikogo to nie interesowało w Unii Europejskiej. No właśnie. Także wczoraj mówił pan o inflacji i o tarczy antyinflacyjnej. No, od stycznia to się zmieni. To na pewno. I teraz pytanie, czy to, co zaproponował rząd, te osłonowe programy i wyjścia, zadziałają? Czy od stycznia, w lutym, w marcu czeka nas szok cenowy? No, wszystko wskazuje na to, że nas nie czeka szok cenowy, bo proszę pamiętać, że podstawą, można powiedzieć, matką inflacji jest wzrost cen energii, kryzys energetyczny. No a tutaj te wzrosty zostały poprzez te nowe decyzje powstrzymane. To są decyzje innego rodzaju, mechanizm jest inny, ale cel jest ten sam. No, zamrożenie cen prądu i gazu, rekompensata dla ciepłowni czy dodatek węglowy. Na szczęście udało się utrzymać zerowy VAT na żywność. Wczoraj, zdaje się, wczoraj minister finansów podpisał odpowiednie dokumenty i ten zerowy VAT na żywność będzie. No, szybki szacunek GUS-u. Inflacja konsumencka 17,4, mniej niż w poprzednim miesiącu, kiedy było 17,9%. Ta inflacja, jesteśmy w jakim miejscu tej inflacji, w pana opinii? No tutaj są dwie opinie, bo ja mogę się tylko na opinię tych, którzy to analizują i się na tym naprawdę znają. Powoływać jest opinia Banku Narodowego, ona jest bardziej optymistyczna. Mówi, że już od lutego inflacja zacznie spadać w sposób bardziej wyraźny niż to, co mi pan przed chwilą powiedział. No jeżeli chodzi o rząd, to tutaj jest ostrożniejszy i mówię raczej o kwietniu. Raczej o kwietniu. Odra, bo to w województwie lubuskim bardzo ważny temat. No niestety po katastrofie, która miała miejsce, temat i politycznie, i medialnie zdaje się wysechł, ale pozostało pytanie, co dalej z tą rzeką? Jaka ona ma być? Jaka powinna być? No temat wysechł, ale warto sobie uświadomić rzecz następującą, że to, co zrobiła pani marszałek tego województwa, to ogłoszenie, że to rtęć miała skutki troszkę podobne do ogłoszenia, że gdzieś jest bomba. Ludzie zaczęli wyciągać na brzeg łodzie, także łodzie rybackie, aż po zalew. Doszło do różnego rodzaju strat finansowych. No, powstały pewne elementy, jeśli nie paniki, to w każdym razie czegoś zbliżonego. Tego rodzaju rzeczy nie wolno mówić. No, polityk musi być odpowiedzialny za to, co mówi i robi. Tutaj najwyraźniej żadnej odpowiedzialności nie ma. To pokazuje pewien błąd w naszych konstrukcjach ustrojowych, że za takie rzeczy się nie odpowiada i nie ma mechanizmu, który by doprowadził do tego, żeby jednak ta odpowiedzialność była, żeby wnioski były wyciągane, także te odnoszące się do pozycji, czy nawet do innych spraw związanych z tymi, którzy doprowadzają do takich sytuacji. I o tym też trzeba pamiętać. To jest jeden z licznych sygnałów, że w tych sprawach trzeba coś
zmienić. Natomiast jaka powinna być Odra? No, Odra powinna być sprawną rzeką, rzeką uregulowaną. Ja wiem, że są protesty ze strony Niemiec. No, Niemcy stosują dwie miary, to już bardzo wyraźnie widać. No, chcą mieć tutaj w Polsce tereny po części skansenowe, po części mające różnego rodzaju walory turystyczne, które oni będą wykorzystywali. No, rozwój Polski, rozwój gospodarczy Polski to łagodnie mówiąc nie jest cel Niemiec. Natomiast to jest oczywisty cel Polski, bo naszym celem musi być to, żeby poziom życia w Polsce i w Niemiec był taki sam, albo nawet lepszy w Polsce, bo nam się to po prostu należy. A jednym z zabiegów, który jest tutaj potrzebny, to jest rozwój komunikacji, także tej komunikacji, która wykorzystuje rzeki, wykorzystuje kanały, czyli tej wodnej, śródlądowej. I nie możemy z tego zrezygnować, niezależnie od różnego rodzaju płaczy i wrzasków z niemieckiej strony. Pewne zapowiedzi są, pewne inwestycje już się dzieją, między innymi budowę zapór przeciwpowodziowych. Na co odpowiedziało brandenburskie Ministerstwo Środowiska, które tę sprawę zgłosiło do Sądu Administracyjnego w Warszawie? No ale pytanie, jak w takim wypadku rozmawiać z Niemcami? Czy to będzie kolejny element sporu? I jak powinniśmy reagować na ewentualne głosy stamtąd? No, musimy je po prostu ignorować, natomiast jak można rozmawiać z Niemcami? No tylko i wyłącznie twardo i zdecydowanie, asertywnie, bo oni innego języka nie rozumieją i ciągle trzeba stawiać, tutaj dochodzę do kwestii reparacji, to wszystko, co miało miejsce w naszej historii, bo to, że o tym jakby zapomniano, już w PRL-u było to bardzo ograniczone. Ktoś, kto wtedy żył, mógł mieć inne wrażenie, ale tak naprawdę było tutaj bardzo wiele ograniczeń. Przede wszystkim ze względu na NRD. No, po roku 90 zwyciężył pogląd, frakcja, można powiedzieć, no, bardzo blisko związana z Niemcami. Niemcy podjęli bardzo wiele działań, żeby opanować polskie media, żeby uzależnić różne środowiska poprzez granty, poprzez różnego rodzaju wsparcie i to wszystko przyniosło rezultaty bardzo niedobre. No, wielu ludzi jest niestety słabych i są gotowi różne polskie interesy dla niewielkiego czy nawet dużego własnego interesu poświęcić i mamy tego fatalne skutki. Całe formacje polityczne są przecież wyraźnie uzależnione od Niemiec. No, Platformą Obywatelską na czele. To jest trudny stan, ale jeżeli go nie przełamiemy, to po prostu nie będziemy mogli się normalnie rozwijać. Nie będziemy mogli rozwijać tych ziem, na których w tej chwili jesteśmy, ale chodzi o całą Polskę. Tutaj po prostu musimy być twardzi, asertywni, zdecydowani. To się w Unii nieraz zdarzało, że jakieś kraje były blokowane. Szczególnie te, które stosunkowo niedawno, przed momentem tej blokady weszły do Unii i potrafiły to przełamać. Tylko, że to przede wszystkim wymaga czegoś, czego w Polsce w tej chwili nie ma. To znaczy jedności klasy politycznej, a przynajmniej tego głównego nurtu. No i to zależy od społeczeństwa, czy społeczeństwo jest w stanie sobie uświadomić, że to, co opowiadano na temat stosunków polsko-niemieckich, to jest jedna wielka bajka. I wybrać tych, którzy w tej sprawie mówią prawdę, bo to jest naprawdę w polskim interesie i w interesie ogromnej większości polskich obywateli, czy też, no, czy też będzie inaczej. No wtedy to będziemy za to bardzo wysoką cenę płacić, bo już za różnego rodzaju ustępstwa wobec Niemiec płacimy bardzo wysoką cenę. Ale przypominam sprawę reparacji, sprawę wielkiej kampanii, która powinna być prowadzona, jeżeli my wygramy, będzie prowadzona na świecie, bo świat nie wie o tym, co działo się w Polsce w trakcie II wojny światowej. Nie uświadamia sobie też, jak bardzo Niemcy uniknęli kary, uniknęli wszelkiego rodzaju rozliczenia tych spraw, jak bardzo niemieccy zbrodniarze i to tacy, którzy mieli na rękach krew tysięcy ludzi, mogli sobie spokojnie żyć, a nawet robić kariery w Niemczech, tych demokratycznych Niemczech, kiedyś nazywano je Niemcami Zachodnimi.
a krótko mówiąc, jak w skandaliczny sposób zachowali się Niemcy, nie tylko w trakcie II wojny światowej, zresztą w czasie pierwszej też, ale także jak skandalicznie zachowali się w gruncie rzeczy po wojnie. Ostatnie pytanie chciałem zadać o Krajowy Plan Odbudowy. W jednej z wypowiedzi podczas spotkań z sympatykami i działaczami partii mówił pan o pewnej elastyczności. Czy pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy mogą niedługo do nas trafić? Dyskusja o tym toczy się od dawna. Ja musiał być jasnowidzem, żeby panu odpowiedzieć na to pytanie. Nie jestem jasnowidzem. Natomiast mogę powiedzieć, że te rozmowy są potrzebne z bardzo różnych względów. Nie będę tutaj tego tematu rozwijał, ale one są potrzebne i są prowadzone. W tej chwili są w takim momencie, w którym można powiedzieć, że zbliża się decyzja. Ale jeżeli pan sądzi, że to jest moment, w którym jesteśmy pewni, że taka decyzja będzie, a tym bardziej, że to będzie decyzja pozytywna, to muszę pana zmartwić. Tak nie jest, bo to już nie raz tak było. Nie jeden raz wydawało się, że już wszystko jest załatwione, później się okazało, że nie jest załatwione. No, Unia nie wykazuje jak dotąd dobrej woli, to przypuszczenie, że w gruncie rzeczy chodzi o pomoc opozycji, wydaje się uzasadnione. Ale nie powinniśmy rezygnować, powinniśmy rozmawiać. Są względy, dla których, powtarzam, warto to robić. To nie jest naiwność, tylko po prostu świadomość różnego rodzaju uwikłań i związków przyczynowych, które oddziałują na nasz kraj. Dziękuję za rozmowę. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, dziękuję bardzo. A państwu dziękuję za uwagę. Marcin Sasin, kłaniam się. Do zobaczenia.